Znam Jezusa osobiście. Znam Jezusa osobiście. Osobiście znam Boga i idę do nieba. I tak może mieć każdy człowiek. Każdy człowiek. Możesz dzisiaj poznać Jezusa. Jeśli zechcesz w ogóle Go poznać. Jeśli nie jesteś aż tak bardzo ograniczony, że Bóg nie mieści się w twoich wymiarach. Wyjdź ze swojego pudełka. Wyjdź dzisiaj ze swojego pudełka i poszukaj prawdy. Poszukaj prawdy, bo to, w czym się dzisiaj kręcisz, w tym swoim małym światku, to nie jest prawda. To jest twoje miejsce komfortu. Wyjdź poza to miejsce komfortu. Postaw krok w nieznane i spotkaj się z Bogiem, który jest, bo to jest Jezus Chrystus. Zawołaj dzisiaj do Niego. I daj sobie szansę w ogóle. Daj sobie szansę, bo ty nie Bogu dajesz szansę. On ci dał szansę 2000 lat temu, żebyś mógł się narodzić na nowo i nie iść do piekła. To jest dobry Bóg. A więc daj sobie szansę, bo dzisiaj decyzja leży po twojej stronie. Dzisiaj to ty decydujesz, dokąd chcesz iść. Jeśli będziesz chojraczył i będziesz mówił, że ja tam sobie w piekle poradzę, to zobaczysz, jak sobie poradzisz. Twoim przeznaczeniem, twoim powołaniem jest niebo, ale powołanie trzeba przyjąć. Kiedy sportowiec zostaje powołany do tego, żeby być reprezentantem na olimpiadzie, to on musi to przyjąć i musi zacząć trenować. A ty nie musisz nic robić, nie musisz trenować. Wystarczy, że przyjmiesz i wystarczy, że sprawdzisz moje słowa i zawołasz Jezusa. I zawołasz Go do swojego życia, a daje ci gwarancję. Daje ci gwarancję, że On ci się objawi. Jesteśmy tutaj co piątek o 19:00. Jeśli zawołasz Jezusa i On ci się nie objawi, to możesz przyjść tutaj z reklamacją, ale ja daję ci gwarancję, że jeśli zrobisz to z własnego serca, prosto z serca, z głębi, a nie dla jaj, to On ci się objawi. Staniesz się nowym człowiekiem, doświadczysz realnego spotkania z Bogiem i twoje życie zupełnie się zmieni i będziesz miał pewność, że idziesz do nieba.